czy jeden malutki przewodzik położył całą elektrykę. Siemanko, kontynuujemy temat Superba. I tak, w tym miejscu skrzynka bezpieczników jest tak zamontowana i dotykała tutaj owiązkę. I ten jeden przewód ewidentnie jest skorodowany, utleniony, a ten tak się trzyma na kilku włosikach. Na razie na potrzeby testu nie składałem tego. Patrzcie, wszystko działa. Zobaczymy jeszcze po błędach. No i wróciła komunikacja. Jeden malutki przewodzik położył całą elektrykę. Pokażę wam, jak poprawiłem fabrykę. Więc tak, tutaj troszeczkę podszlifowałem tą skrzynkę. To jest zaizolowane trzema różnymi taśmami. I teraz to zakładam. O, to tam delikatnie dotyka. Nie mogę tego tutaj bardziej wepchnąć, bo to już zesztywniało. Dodatkowo dołożyłem te dwa przewody i to się zrobiła taka bambuca delikatna, ale myślę, że będzie ok. O, nawet teraz nie dotyka, także mam nadzieję, że się udało. Skodę mam poskładaną, niestety nie pasuje mi ta pokrywa, bo ktoś tutaj obciął tą oryginalną klemę, jakieś przewody tutaj podokładał, nie wiem po co i dlaczego. Dobra, skodzianka sobie bangla, nic się nie świeci na desce oprócz braku paliwa i przepalonej żarówki. Mam takie dwa błędy. Jeden w systemie parkowania, czujnik. A drugi tak naprawdę nie wiem co oznacza, nie da się go wykasować. Być może był też wcześniej, ale zaraz zobaczę jeszcze, co on oznacza, ten błąd. No, a reszta jest czysta. Nissan Qashqai 2010 rok i pani przyjechała na wymianę klocków hamulcowych. Klocki wymienione, ale tak. Tutaj jest przerwana osłona tłoczka pod spodem rdza. Z prawej strony jeszcze gorzej. Tutaj tłoczek się zablokował, zjadł klocek, więc będę musiał wymienić dwa zaciski. A przyjechała pani tylko na wymianę klocków, tak jak mówiłem. No czasem tak bywa, ale taka wymiana, gdy już ta gumka jest przerwana, to po prostu nie ma sensu, bo to ten klocek się zablokuje, zje klocki, zje tarcze. Tutaj to powierzchnię proponuję wam zawsze dokładnie wyczyścić, ponieważ jeżeli tutaj jakiś piach się dostanie, to będzie po prostu ciekło. O, BMW X3 2020 rok, wymieniłem klocki. Oryginalne klocki wyglądają w ten sposób, czyli mają tutaj takie dwa wypusty, no i ta blaszka pasuje, ale do zamiennika firmy Remsa już ta blaszka nie pasuje, czyli ktoś zrobił te piny, ale chyba nie wiedział po co tak naprawdę. Zauważyłem tutaj taką ciekawostkę, mianowicie klamra gumy stabilizatora jest plastikowa, więc tylko czekać, aż jakaś firma wypuści samochód z plastikowym całym zawieszeniem. Łączniki plastikowe to już są od dawna w samochodach, także. Ale klamry jeszcze nie widziałem żadnym. Skoro mam BMW-czkę na podnośniku, to się jej przyjrzymy. Tutaj klamra czujnika wysokości też plastikowa. Tak poza tym wszystko ładnie wygląda. Trochę ma takie dziwne tutaj te gumy. Bez harmonijek, ale one chyba są, kurde, z silikonu, także powinny być nieśmiertelne w teorii. A tak poza tym, no co, rdzy nie widać. No wygląda to lepiej niż w Land Roverze, na pewno. Podobny przebieg, podobny rocznik sondy. Kurde, przewody się dziś przecierają troszeczkę. Tutaj w BMW jest taka fajna opcja, Service Historic, i tutaj możecie sobie wpisać, co wymieniacie, na przykład
A co to się tutaj robiło? Jakieś filtry, a ja wymieniłem klocki i wpisałem. Taka renówka ze znaczkiem Mercedesa, 150 tysięcy. Rozleciał się mechanizm wycieraczek. Tutaj chyba dostał strzała od ruskiej armii. Niedawno była o plastiku mowa. Proszę bardzo, plastikowy mechanizm wycieraczek. Ta strona cała napękła. Montaż bajecznie prosty. Chyba konstruktorzy Renault sami siebie zaskoczyli. Tak im dobrze wyszło. Nissan Premaster to się chyba nazywa, ale to jest taki Renault Trafic. I wymieniam sobie olej. Odkręcam filtr, coś mi wypadło, uszczelka. I wyobraźcie sobie, że to jeździło tak. Troszeczkę tutaj olej podciekał, ale tragedii nie było. Także Renówka jednak potrafi zrobić zajebisty silnik. Opel Vivaro 1.6 diesel biturbo. I właściciel takie ładne wtryski chce zmienić na te Porsche białe. Bo te prawdopodobnie nie działają, nie wiem dlaczego. Tutaj ktoś je demontował na szrodzie, to chyba nie wiedział, jakie się wykręca i demontował te zaworki. Poskładałem renówko Opla. I tak, nie chce mi przyjąć kodów wtryskiwaczy. Prawdopodobnie dlatego, że są z jakiegoś, nie wiem, innego silnika może. Także, no będzie to jeździło, ale no lepiej, żeby te kody były. Bo to może mieć wpływ na zapychanie się DPF-a. Także ja ich nie kupiłem, przekażemy klientowi. Silnik w miarę nowy, czyściutki. Trzeba było założyć nowe, byłby problem z głowy. A tak, klient zadecydował, że chce używki. Nic mi do tego niestety. Przejechałem się tą renówką ze znaczkiem Opla. No i powiem wam, to ma chyba 115 koni, czy 120. No to jedzie dużo lepiej niż Doblo z silnikiem 1.3. Nie ma szału, no ale nie jest też tak tragicznie. I co wam jeszcze powiem? Spokojnie, ten silnik będzie chodził bez wkodowania tych wtryskiwaczy. Proszę tam nie przeżywać w komentarzach, że się silnik spali, zepsuje, wybuchnie. To wszystko będzie chodziło. Druga sprawa, kody wtryskiwaczy to działają pewnie jak te wtryskiwacze są nowe, a jak są stare, zardzewiałe, to już pewnie te kody i tak nic nie zmienią. No także spokojnie tam, bez paniki. Everything is under control. Mazda 3 2011 rok, 210 tysięcy przebiegu. I tak, wypadanie zapłonu na cylindrze pierwszym. Tutaj pierwszy liczymy od strony sprzęgła. W Renówce liczyliśmy od strony rozrządu, czyli tak jak normalnie w każdym innym samochodzie cywilizowanym. I tak, jakiś tam warsztat to sprawdzał. Mówi, że chyba jest wtyskiwacz uszkodzony, że sprawdza tutaj wtyczkę, przewody i tak dalej. Patrzcie. Widzicie? Ruszam przewodami i zaczyna wypadać zapłon, o. I to jest silnik na piezoelektrykach, więc jak on wyłapie tak jakby otwarty obwód, to wyłącza ten wtryskiwacz. Także trzeba skasować błąd najlepiej i uruchomić podobnie silnik i zacznie to chodzić. Piezoelektryki są bardzo czułe na instalację elektryczną, a zwłaszcza te z Peugeota. Także gdzieś jest jakiś, nie wiem, słaby styk i tak się będzie działo. Dlaczego postawiłem na wiązkę? Ponieważ klient twierdzi, że 2 lata temu wymieniał wtryskiwacze, więc miałem punkt zaczepienia. Dodatkowo kiedyś walczyłem z podobnym problemem, bo prawie identyczny silnik jest montowany we Fordzie Fiesta. Tylko że tam akurat był 1.4, ale on konstrukcyjnie jest bardzo podobny. I tam wymienialiśmy wtryskiwacz któryś i za każdym razem wywalało na tym samym cylindrze wypadanie zapłonu. I wtedy wiedzieliśmy, że to jest wiązka. Tylko że tam nie dało się jej rozłączyć, a tutaj się da, czyli coś może z tymi wiązkami fabrycznie się działo niedobrego i zrobili po prostu kostkę. Także wymienimy tą wiązkę i zobaczymy. No, wiązka na pewno będzie tańsza niż wtryskiwacz, a to jest piezo. Nie wiem, czy to się w ogóle da sprawdzić gdzieś jakoś. Tym bardziej, że to wypadanie zapłonu nie jest tak jakby permanentne, tylko od czasu do czasu. No, także na pewno wam powiem, czy się pomyliłem, czy nie. Na koniec jeszcze taka mała uwaga. Nigdy, ale to przenigdy nie odpinajcie wtyczek od wtryskiwaczy piezo na pracującym silniku, ponieważ taki wtryskiwacz potrzebuje sygnał zamknięcia i otwarcia, więc jeżeli jakimś niefartem odepniecie wtyczkę na pracującym silniku i zaworek będzie w pozycji otwartej,
to napompuje Wam paliwa do cylindra. Nawet takie ruszanie przewodami, jak ja to robiłem, też może być ryzykowne, no ale tutaj ten styk jeszcze jest, więc komputer ma ten czas, żeby wyłączyć ten wtryskiwacz. Porsche Macan S, ale to jest tak naprawdę chyba Audi Q5, tylko opakowane w inne pudełko. I kobietka jeździ nim gdzieś bardzo offroadowo. Wszędzie jest pełno kurzu. W rosiaczku ktoś przypatencił szczelkę pod korek z pustowy oleju. Ja zawsze daję taką z gumką. I jest wtedy dobrze. Oryginalnie w zestawie jest taka dmuchana. Ale ona jakoś mi się nie sprawdza, nie ufam jej. Suzuki Swift 2007 rok, 1.3 benzyna. I nie działają obydwie sondy lambda. I wygląda to w ten sposób na schemacie, że jeden jest przewód wspólny i dwa są osobne, czyli one są podłączone tak jakby trzema przewodami do komputera. No i gdy sprawdzimy sobie przejście, czyli tutaj jest i tutaj jest. Sprawdzałem też, to jest sygnałowe i też jest przejście. A pomyślałem sobie, że jakby ten jeden był gdzieś przerwany, to by nie działały obydwie sondy. Ale niestety połączenie jest. No i wszystko wskazuje na to, że jest uwalony komputer. A jeszcze taka ciekawostka. Nie ma nigdzie numeracji pinów. Trzeba wszystko patrzeć po kolorach. Tutaj tak samo, nie ma żadnej numeracji. Jest kostka tylko podpisana L, czyli lewa i prawa. No tak to sobie wymyśliły niemiaszki z Denso. No i co teraz? Co teraz? Teraz powiem Wam, że nie wiem co teraz. Trzeba by było podmienić komputer. Skąd go wziąć? Jak obejść immobilizer? Jeszcze tego nie wiem. Suzuki mam poskładane i tak. Pojawia się taki błąd. O2 sensor circuit no activity. I teraz jeżeli wejdziemy tu w jakieś parametry sobie. To zobaczcie jak się rozjeżdżają korekty paliwowe. Total fuel trim 33%. Short, long, no tragedia. A prawdopodobnie dlatego, bo tutaj jak widać napięcie sond stoi na zero. I tak, sprawdzałem obydwie sondy. Jedna pokazywała mi chyba tam coś około 0,5 V napięcie, ale gdy wpinałem do komputera, napięcie spadało do zera. Czyli tak jak tutaj dokładnie. Także na razie przerywam tą nierówną walkę. Napiszcie, może mieliście taki przypadek. Jedna sonda jest nowa. Druga jest stara, to za katalizatorem. Próbowałem odpinać, przepinać, nic się tutaj nie zmienia. Myślałem, że może jak jedna ma jakieś zwarcie, to po tym wspólnym przewodzie jakiś zrobi zwarcie, nie wiem. Ale odpinałem jedną, drugą i nic się nie dzieje. Cały czas jest tak samo, stoją na zero. To jest Ford Mondeo. Czwórka bodajże, MK4. I w tym miejscu znajduje się taki zespół trąbek. Ten zespół trąbek nie trąbi. Ale mamy nowe. Firmy Fiam z Włoch. A oryginalny był firmy też Fiam. Montujemy gdzieś tutaj, o. I ten już ma trąbić. Koszt w przeliczeniu na złotówki 600 zł, takie dwie trąbeczki. I tak to wygląda. Jedna wtyczka, połączone dwie trąbki, dwa klaksony. Zerknijmy sobie na Fordzika od spodu. 2007 rok. No ruda tańczy jak szalona. Chociaż tutaj progi to się wszystko trzyma. No tutaj coś tutaj go chrupie. Ale tutaj to... O. Macie takie strupy, to lepiej je odrywać, ponieważ one wodę chwytają. I to jeszcze gorzej rdzewieje. Tutaj też pordzewiałe wszystko. O, normalne, że w Fordach wiesz jak odpada.
Nie będę komentował, oceńcie sami. No wygląda to ciut gorzej niż Volkswagen, jeżeli jest podobnie skorodowany, ale tylko ciut. O, tutaj na przykład już można powiedzieć, że chyba jest dziura. Tutaj coś się pozawijało. Jakby na przykład położyli coś takiego tutaj, to by ochroniło trochę tą słabą blachę. Hyundai iX35. Opona spadła, chyba sprężyna pękła. Zaraz zobaczymy, co się stało. W Hyundaiu wcale nie jest tak łatwo założyć sprężynę, ponieważ tutaj jest takie zcięcie i poduszka górna pasuje tylko w jednym miejscu. Także musi to być idealnie w osi, bo inaczej nie chce wejść. Dobra, kończymy ten odcinek. Pokażę wam jeszcze taką udiczkę, która niedawno przyjechała i coś tutaj jej wystaje. Urwany przegub. Pogoda dzisiaj ładna, a tydzień temu jeszcze był śnieg. Pokażę wam kilka przebitek, które nagrałem. Pozdro i do następnego, wesołych świąt. Outlanderek się na razie nie psuje. Porządne auto, trochę plastikowe, trzeszczące, ale działa. Narka.